Opowiadają pracownicy szpitala w Dąbrowie Górniczej. Plan wizyty papieża Franciszka w Polsce i utrudnień podczas szczytu NATO. Oraz kolejna inspekcja w Puszczy Białowieskiej. 300 zł podwyżki i wyrównania płac na tych samych stanowiskach domagają się pracownicy szpitala imienia Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, którzy za tydzień rozpoczną bezterminowy strajk. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda w rozmowie z reporterką TOK FM Karoliną Lewicką przyznaje, że nie jest zaskoczony zapowiedzią strajku w kolejnym szpitalu. Pielęgniarki, celnicy, górnicy, sporo tych grup zawodowych, które są niezadowolone i mają swoje żądania. No to jak zawsze. Wiemy doskonale o tym, że jesteśmy przez te 26 lat w dołku, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Stąd się w ogóle nie dziwimy, że kolejne grupy zawodowych są podwyżek. Przez 8 lat były mrożone wynagrodzenia w sferze budżetowej, także za chwilę sfera budżetowa ruszy, także nie jesteśmy tym w ogóle zdziwieni. Wczoraj po 16 dniach strajku w Centrum Zdrowia Dziecka protestujące pielęgniarki podpisały porozumienie z dyrekcją szpitala. Strajk miał zwrócić uwagę na coraz mniejszą liczbę pielęgniarek i ich niskie pensje. A w Sejmie trwa właśnie debata o trzech projektach ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, KOD-u, PiS-u i PSL-u. W sejmowym studiu TOK FM Wawrzyniec-Zakrzewski, powiedz, jak przebiega ta debata. Delikatnie rzecz ujmując, nie jest specjalnie porywające. Być może dlatego sala plenarna świeci pustkami i jak wspomnieliście, jako pierwszy był przedstawiany projekt obywatelski. Jarosław Marciniak z KOD-u po zaprezentowaniu rozwiązań, które są w dużej mierze zbieżne z zawartymi w ustawie o Trybunale z czerwca zeszłego roku, wytknął rządzącym łamanie konstytucji. Mówił o nieprzyjęciu przez prezydenta Andrzeja Dudę ślubowania od trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem oraz niepublikowaniu przez premier Beatę Szydło orzeczeń Trybunału. Z tego miejsca w imieniu narodu żądam, abyście państwo wykonali obowiązki, jakie nałożyły na was suweren poprzez swoją konstytucję, której podlegacie na równi z innymi obywatelami. Przemawiający jako drugi poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz, którego wystąpienie trwało blisko półtorej godziny, zdaje się, rozpoczął za to od podkreślenia, jak wspaniałomyślna jest partia rządząca. Po raz pierwszy chyba od wielu, wielu lat zdarzyło się tak, że projekt obywatelski procedowany jest w pierwszej kolejności. Po pośle Piotrowiczu przemawiał jeszcze prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz i dopiero teraz, po jego wystąpieniu, bo zakończyło się ono dosłownie przed chwilą, rozpocznie się prawdziwa dyskusja o ustawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. I tę dyskusję będzie śledził reporter TOK FM Wawrzyniec-Zakrzewski. A teraz Paulina Nawrocka, poznamy szczegółowy plan wizyty papieża Franciszka w Polsce. Prócz oficjalnych mszy na Jasnej Górze, Błoniach i w Brzegach jest też wizyta w obozie Auschwitz-Birkenau i kilka niespodzianek. Potwierdziły się pogłoski o tym, że papież Franciszek testuje krakowską komunikację miejską. W czwartek 28 lipca o 17 wyruszy tramwajem na Błonia. Będzie miał towarzystwo, mówi ksiądz Adam Parszywka. Pojedzie przede wszystkim z młodzieżą, która ma trudności przede wszystkim w poruszaniu się, z osobami niepełnosprawnymi. To też będzie piękny gest i wyróżnienie dla taboru krakowskiego, że po raz pierwszy papież pojedzie tramwajem. Dzień później papież odwiedzi małych pacjentów w szpitala w Prokocimiu, mówi biskup Damian Muskus. W holu szpitala zgromadzeni będą przedstawiciele chorych, czyli około 50 dzieci z rodzicami. Potem Ojciec Święty uda się sam prywatnie, by odwiedzić niektóre dzieci leżące w szpitalu na oddziale ratunkowym. Ojciec Święty ma też pokazać się w oknie papieskim i to trzykrotnie, w środę, czwartek i piątek. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Zamknięte okolice Stadionu Narodowego i Most Poniatowskiego to główne utrudnienia, jakie czekają mieszkańców Warszawy podczas lipcowego szczytu NATO. 8 i 9 lipca nieczynne będą stacje metra i kolejowa Warszawa Stadion, ale czasem trzeba będzie improwizować, przyznaje wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak. Zmiany, które będą następowały na przykład w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej, będą musiały być dokonywane dynamicznie. Mieszkańcy mają być na bieżąco informowani, a ze wszystkimi zaplanowanymi zmianami można zapoznać się na stronie warszawskiego ratusza. Słuchasz informacji TOK FM. Dzień po wyjeździe ekspertów UNESCO do Puszczy Białowieskiej zawitali eksperci Komisji Europejskiej. Jak donosi reporter TOK FM Jakub Medek, sprawdzą, czy wycinki nie zaszkodzą obszarom Natura 2000. Wyniki prac specjalistów UNESCO, którzy stan puszczy sprawdzali przez ostatnie kilka dni, poznamy najwcześniej w lipcu. Jeszcze przed wyjazdem eksperci zwracali jednak uwagę na to, że Polska nie powinna zarządzać wycinek w obszarze Światowego Dziedzictwa Ludzkości bez uzgodnienia ich z UNESCO. A tak właśnie, dzięki decyzji ministra środowiska, się stało. Eksperci Komisji Europejskiej zbadają natomiast, na ile trzykrotne zwiększenie liczby wycinanych drzew wpłynie na obszar Natura 2000, którym objęta jest cała Puszcza Białowieska. Jeśli stwierdzą nieprawidłowości, może to za sobą pociągnąć poważne konsekwencje, łącznie z pozwaniem Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
Mimo politycznych napięć w Europie, ubiegły rok był rekordowy pod względem inwestycji zagranicznych. Nowe projekty poza granicami własnych krajów prowadziło ponad 5 tysięcy firm, co dało rekordowe wyniki nowych miejsc pracy, mówi partner EY Paweł Tynel. Mamy ponad 200 tysięcy miejsc pracy utworzonych dzięki tych inwestycjom. I co jest znów pozytywne, Polska ma drugie miejsce, jeśli chodzi o udział w miejscach pracy. Prawie 20 tysięcy miejsc pracy zostało utworzonych przez inwestorów z kapitałem zagranicznym. Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Polska uplasowała się na 5. miejscu w Europie. Wrócimy do tego tematu w informacjach gospodarczych o 18, a już o 16.20 w TOK FM. Informacje kulturalne. Pogoda. Nie można powiedzieć, żeby przed nami była ciepła noc. Na termometrach w górach i na Suwalszczyźnie od 3 do 7 stopni, poza tym od 8 do 11. Jużo? Możliwy przelotny deszcz, zwłaszcza w północnej części Polski, a w górach możliwe burze. Jutro na termometrach w ciągu dnia od 16 do 22 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.